kooperatywy. Tak Wrocław nazywa co-housing w rozumieniu tym, powiedzmy, tego znaczenia, jeżeli chodzi o Europę. Jest mi bardzo miło powitać przede wszystkim naszych gości z Włoch. To sobie Lorenzo. Bardzo proszę, Lorenzo, pokaż się chociaż. Tak? Reprezentanta i lidera tego całego projektu. Bardzo miło jest również powitać Włochów w osobie Dika i Ingeli oraz naszą koleżankę z Wielkiej Brytanii, Melanie. Każdy z tych Państwa zabierze głos, będziecie mieli okazję Państwo z nimi porozmawiać. Oczywiście witam Was, Państwa wszystkich, szczególnie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli Urzędu Miasta, przedstawicieli wyższych uczelni, przedstawicieli Instytutu Trzeciego Wieku, wolontariuszy, którzy tutaj współpracują z nami, całą ekipę, która tutaj pomaga nam w tym wszystkim to wszystko zorganizować. Zapraszam w tej chwili do prezentacji Lorenzo. Lorenzo, please. Lorenzo przedstawi Państwu swoją prezentację. Ja pozwolę sobie przerwać. Przepraszam Państwa, ale trochę tutaj narozrabiałem. Mianowicie narozrabiałem dlatego, że nie uwzględniłem dwóch rzeczy. Pozwolę sobie tutaj jeszcze tylko, że otrzymaliśmy od prezydenta Wrocławia takie pismo, że serdecznie dziękujemy za przekazanie prezydentowi Wrocławia informacji na temat międzynarodowej konferencji dotyczącej co-housingu. Będę mówił wolniej, bo Ania tłumaczy. Co-housingu, który odbędzie się 11 czerwca we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowej Sektor 3. Biorąc pod uwagę wartość prospołeczną, a także edukacyjną przedsięwzięcia, prezydent Wrocławia przyjmuje zaproszenie do objęcia patronatem honorowym tej inicjatywy. Jednocześnie tutaj zaprosiliśmy panią wiceprezydent na dzisiejszą konferencję, ale ze względów służbowych nie będzie obecna. Przesłała nam następujące list i pozwolę go sobie odczytać. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa we Wrocławiu na międzynarodowej konferencji na temat co-housingu. Witam serdecznie naszych gości z zagranicy, z Włoch, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Witam gorąco przedstawicieli samorządu województwa dolnośląskiego, przedstawicieli gminy Wrocław oraz reprezentantów wrocławskich uczelni wyższych z trzeciego wieku. Cieszę się, że tak dostojnym gronie możemy otworzyć tę ważną i prestiżową konferencję. Jestem przekonana, że wiedza, wnioski czy rekomendacje uzyskane w czasie sympozjum będą znakomitą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z nowymi formami wspólnot mieszkaniowych w naszym mieście i regionie. Wierzę również, że prospołeczne idee korzystania wpłyną na jakość życia i realizację projektu, którego najistotniejszym założeniem jest zrównoważony rozwój. Życzę Państwu sukcesów organizacyjnych i wielu owocnych dyskusji. Wyrażam przy tej okazji nadzieję, że skuteczne wdrożenie programu co-housingu ma szansę pozytywnie wpłynąć na życie nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. Łączę w serdeczności pozdrowienia. Anna Szarysz, wiceprezydent Wrocławia. Uciekł mi jeszcze jeden gość, którego tutaj nie wymieniłem, bo Państwa wymieniłem jako grupy, prawda, które reprezentujecie. Ale od niedzieli również spotykamy się, jest na dzisiaj, zaszczyciła nas tutaj Jessica Robin, która jest doktorantem Uniwersytetu w Michigan. Jest już na trzecim grancie, który otrzymuje ze Stanów Zjednoczonych i prowadzi u nas na terenie Wrocławia, prawda, i Poznania badania. Jessica, pokaż się, chociaż to jest właśnie. Jessica oczywiście ma tę doskonałą jeszcze rzecz, że nauczyła się języka polskiego i świetnie mówi w języku polskim, także poprosimy ją potem w dyskusji o wymianę poglądów. Będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć, jak skutecznie włada naszym językiem. Dziękuję bardzo.